Bill Gates opublikował na swoim blogu artykuł, w którym dzieli się swoimi przemyśleniami na temat rozwoju sztucznej inteligencji oraz kierunku, w jakim ona idzie. Co jeden z najpotężniejszych ludzi świata myśli o możliwościach i zagrożeniach, jakie tworzą modele pokroju GPT-4? Przekonajmy się. Na początku pisze on o wpływie rozwoju systemów sztucznej inteligencji na nasze życie, porównując ją do graficznego interfejsu użytkownika i rewolucji technologicznej, jaka nastała po wprowadzeniu go do urządzeń elektronicznych. Wymienia zarówno mocne strony, jak i ograniczenia obecnych modeli, szczególnie skupiając się na modelach językowych. Opowiada, w jaki sposób podjął współpracę z OpenAI w 2016 roku i jakie wyzwania postawił przed tą zupełnie nową wtedy firmą. Nie jest to jednak najbardziej interesujące. Najbardziej interesujące jest spojrzenie Gatesa na sposób, w jaki modele typu ChatGPT czy GPT-4 mogą być używane w oprogramowaniu dostępnym dzisiaj. Według autora, wprowadzenie modeli językowych do standardowych programów biurowych, takich jak Word czy Excel, może w ogromnym stopniu zwiększyć produktywność korzystających z nich pracowników. Już teraz można natknąć się na rozszerzenia integrujące te programy z wielkimi modelami językowymi. W tego typu rozwiązaniu, przy pomocy okna dialogowego, użytkownik jest w stanie wydawać polecenia modelowi, który ma uprawnienia do wprowadzania zmian w dokumencie, tabeli czy na prezentacji. Dzięki temu praca idzie sprawniej, a twórca może być bardziej kreatywny, jako że nie jest ograniczany przez nieznajomość programu. Miałoby to pomóc w zautomatyzowaniu zadań, które jak twierdzi autor wymagają podjęcia decyzji, lecz nie zdolności do ciągłego uczenia się. Chodzi o to, że jeżeli musimy wykonać wiele powtarzalnych lub niewiele różniących się od siebie zadań, będziemy mogli wykorzystać możliwość interakcji z modelem w celu zautomatyzowania takiego procesu. Wizja Gatesa wprowadza do życia przeciętnego pracownika pomocnika w postaci modelu sztucznej inteligencji. Microsoft już nawet zdążył nazwać takiego pomocnika Copilotem. W założeniu miałby on znać treść maili, spotkań czy też artykułów czytanych w Internecie przez pracownika. Byłby w stanie odpowiadać na pytania, zarówno Ogólne, typu jaki jest obwód ziemi, jak i szczegółowe, jak o czym rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu z firmą X. W sumie to brzmi to jak asystent Google'a czy Siri, tylko lepiej. Ciekawym pomysłem jest wprowadzenie tego typu asystenta nie tylko dla pojedynczego pracownika, lecz dla całej firmy. Gates dzieli się nawet wizją, w której tego typu asystent bierze udział w spotkaniu i jest w stanie udzielić aktualnych informacji na temat firmy czy rynku, na którym firma działa. Trzeba przyznać, że są to niezwykle ciekawe, pomysły, a sam autor uważa, że w znaczącym stopniu zwiększyłyby one produktywność pracowników. Kolejnym ważnym aspektem, w którym Gates widziałby możliwość wykorzystania AI, jest zmniejszenie nierówności występujących na świecie, szczególnie w dziedzinach edukacji i opieki zdrowotnej. Zwraca on uwagę, że zarówno w biednych dzielnicach miast USA, jak i w ubogich krajach trzeciego świata, istnieje problem z dostępem do przyzwoitego poziomu szkolnictwa przez brak nauczycieli, pomocy dydaktycznych, a czasem nawet samych szkół. Widzi on duży potencjał w wykorzystaniu modeli językowych jako prywatnych korepetytorów w miejscach, gdzie dzieci nie mają dostępu do edukacji lub dostęp ten jest bardzo mocno ograniczony. Podobnie sytuacja ma się z opieką zdrowotną. Pomijając koszty wizyty u lekarza, w wielu krajach afrykańskich lekarzy po prostu nie ma, a jeżeli są, to często osoby chore nie stać by wziąć dzień wolny, aby się do niego udać. W takich przypadkach model językowy mógłby służyć za lekarza pierwszego kontaktu mówiącego, czy wystarczy zastosować jakieś proste leczenie, czy należy zgłosić się do prawdziwego specjalisty. Co więcej, w krajach rozwiniętych tego typu modele mogłyby odciążyć lekarzy od papierkowej roboty, sprawiając, że mieliby oni więcej czasu na kontakt z pacjentami. Modele językowe mogłyby również znacznie przyspieszyć pracę naukowców pracujących nad nowymi lekami czy sposobami leczenia. Oczywiście Gates zaznacza, że jest świadomy, że sztuczna inteligencja może być zarówno użyta do bardzo dobrych, jak i do bardzo złych rzeczy. Doskonale zdaje on sobie sprawę z tego, że nad tak potężnym narzędziem powinien być wprowadzony pewnego rodzaju nadzór, i twierdzi, że to rządy powinny zająć się tą kwestią. Dodatkowo twierdzi, że ludzkość jest jeszcze bardzo daleko od stworzenia generalnej sztucznej inteligencji, lecz gdy zostanie ona stworzona, nie ma pewności, czy jej interesy będą zgodne z interesami ludzkości. Rodzi to oczywiście pytanie. Czy powinniśmy dążyć do jej stworzenia? Podsumowując, Gates twierdzi, że sztuczna inteligencja to narzędzie tak samo wspaniałe jak niebezpieczne. To w kwestii ludzi jest sposób, w jaki będzie ono rozwijane i kontrolowane. Zauważa on, że istnieje mnóstwo problemów, które AI może pomóc rozwiązać, co spowoduje gwałtowny wzrost rynku, a co za tym idzie ilość rozwiązań stosujących algorytmy maszyn learningowe. Mówiąc krótko, wstępujemy w nową epokę i tylko od nas zależy w jakie miejsce nas ona zabierze. A co wy myślicie o rozwoju sztucznej inteligencji i kierunku w którym to zmierza? Czy ludzkość powinna pracować nad stworzeniem generalnej sztucznej inteligencji? Zostawcie odpowiedź w komentarzach.